na Placu Wolności, skąd niebawem wyruszymy wszyscy w kilkunastokilometrową trasę do Popówki. To takie miejsce rekreacji, gdzie spędzimy wspólnie czas przy ognisku, przy gitarze, witając wiosnę, ale po drodze zatrzymamy się jeszcze na Krznie, na moście na Krznie, tak, gdzie no, tak oficjalnie pożegnamy zimę, topiąc marzannę, mamy taką piękną, kolorową. Oczywiście wszystko ekologicznie, marzanna po wrzuceniu do wody zostanie od razu wyciągnięta, żeby nie było, że gdzieś tam dodatkowo ktoś powie, że zanieczyszczamy rzekę. No nie można tak. W każdym razie to taki symbol, taka tradycja. No i miejmy nadzieję, że w końcu przyjdzie ta wiosna, bo już po prostu jest cały czas zimno. Chociaż dzisiaj pogoda, myślę, że dopisze. Wczoraj jeszcze było strasznie deszczowa, dzisiaj jest super, także myślę, że będzie coraz fajniej. Trasa ma około 20 w jedną stronę. To już jest kolejny raz i generalnie ja jestem inicjatorem i organizatorem. Gdzieś tam to nie jest moje pierwsze wydarzenie na rzecz kobiet, szczególnie Białej Podlaskiej, ale tutaj na to wydarzenie rowerowe zapraszam Bialczanki wraz z rodzinami, ponieważ po drugiej edycji panowie zaczęli się odzywać, czy oni też mogą, dlaczego to jest tylko dla kobiet. Ja mówię, no oczywiście nie tylko dla kobiet, zapraszam serdecznie, chociaż wydarzenie to odjazdowe Bialczanki. Cel, przede wszystkim promocja aktywnego trybu życia, tak, żeby gdzieś tam ruszyć się z domu, odejść od tego telewizora i coś porobić. Witam wszystkich serdecznie na naszej kolejnej edycji rajdu rowerowego wiosennego. Odjazdowe Bialczanki witają wiosnę. Odjazdowe Bialczanki wraz z rodzinami oczywiście, bo widzimy i panów, widzimy i dzieci. Bardzo się cieszę, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, pomimo tego, że wczoraj pogoda po prostu była masakryczna i myśleliśmy, że dzisiaj też nie dopisze, a jednak wszelkie prognozy mówią, że padać nie powinno. Może za ciepło nie jest, ale na rowerze się trochę rozgrzejemy. Wydarzenie odjazdowe Bialczanki promują przede wszystkim taką aktywność, tak, żeby gdzieś tam wyjść z tego domu, ruszyć się. Tutaj akurat wybraliśmy rower, bo sport to zdrowie, jakakolwiek aktywność to zdrowie. Oczywiście to jest też taka wspólna integracja, ponieważ dzisiaj nasz rajd będzie zakończony takim wspólnym ogniskiem integracyjnym. Kochani, pozwólcie, że we wspólnym naszym imieniu podziękuję bardzo Ani Stolarczuk, naszej niezawodnej liderce środowiska bialskich aktywnych dziewczyn, wszystkim paniom, w szczególności tym, które w tym środowisku są zgromadzone i wspólnie popychają nas do tych wszystkich atrakcyjnych, fajnych, wesołych, przede wszystkim wspólnych aktywności. Bardzo cieszymy się, dziewczyny, że życzliwie i z wyrozumiałością podeszłyście dzisiaj do faktu, że niektóre dziewczyny pojadą z wami wyposażone w brody, wąsy itp. Jesteśmy aż tak wesoło zintegrowanym środowiskiem i przypomnijmy, przecież jadą dziś mistrzowie Polski, mieszkańcy Białej Podlaskiej i przyjaciele z okolic, którzy w ubiegłym roku ten fenomenalny tytuł sobie wywalczyli. W tej chwili trwa rywalizacja w oficjalnym treningu przed mistrzostwami czerwcowymi. Myślę, że wszyscy zorientowani już uruchomili dzisiaj aplikację. Bardzo dziękujemy Aniu, bardzo dziękujemy. Dziewczyny, jesteście wspaniałe, a my, faceci z Białej Podlaskiej, jesteśmy dumni, że mieszkamy w mieście, w którym są tak kapitalne dziewuchy. Bawmy się fajnie.